Tych kampanie, widzowie, w grze Heroes of Might and Magic 5. Weźmiemy poziom na normalny. Kampania, jak widzicie, nic nie jest zaczęta. Grałem kiedyś Heroesy. Teraz tak, inwazja demonów to ponura wiadomość dla Imperium Gryfów. Król Nikolaj został zmuszony do przełożenia swojego ślubu, aby móc ruszyć na pierwszą linię frontu i poprowadzić swoich rycerzy do walki. Wyczekująca w bezpiecznych murach Pałacu Letniego, Izabela otrzymuje smutne wieści. Tutaj jako taka jest przedstawiona gierka na początku, jak to wygląda starcie pomiędzy demonami a klasą, a naszą pierwszą jakby klasą, pierwszym zamkiem, bo tutaj są oczywiście zamki tak zwane pomiędzy właśnie przystanią a demonami. Zachowywałaś się ostatnio nieco dziwnie, Beatrice. Dobrze się czujesz? Ja? Cóż, chyba tęsknię za domem. Czuję się poddenerwowana i znudzona. Może tutaj jest i nudno, moje panie, ale przynajmniej z dala od zawieruchy wojennej. Nie na długo. Dziś rano przybył kolejny posłaniec. Demony opanowały Hardwig i Tornan. Albo pójdziemy na wojnę, albo wojna przyjdzie do nas. Jakieś wiadomości od Nikolaja? U niego wszystko w porządku, ale... moja pani, on jest młody i brak mu pewności siebie. Wstydzi się jednak poprosić o pomoc. Wiem, że zakazał nam się stąd ruszać. A my go usłuchamy. Młody czy nie, jest królem. Nakazano ci tutaj zostać, a mnie nakazano cię chronić. To proste. Ale Imperium jest w niebezpieczeństwie. Czy nie powinniśmy czegoś zrobić? Czemu Nikolaj był przeciwny poproszeniu o pomoc elfy i magów? Albo krasnoludów? Elfy z trudem dochodzą do siebie po ostatniej wojnie. Magowie! Bluźniercy dowodzeni przez Cyrusa. Człowieka, któremu wydaje się, że jest bogiem. Nikolaj nie zapomniał, że Alaron i Cyrus powrócili żywi z wojny zaćmienia. W odróżnieniu od jego własnego ojca. Gdyby jednak tu był, być może poprowadziłby nas w inny sposób. Być może, jeśli faktycznie jest tak źle. 2 kolejne miasta, Godryku. Czy to dostatecznie źle? Proszę, Godryku, pomimo iż go nie lubisz, wyślij poselstwo do arcymaga Cyrusa. Jego magia bardzo by się nam przydała w starciu z demonami. To, co mówisz, brzmi rozsądnie, ale ten Cyrus i rozkazy króla... Dla dobra Imperium, Godryku, które jest ważniejsze od każdego króla, nawet takiego, którego bardzo kochamy. tutaj coś się zepsuło, bo nie przeczytał. A co z nami? Czy powinniśmy zawiadomić elfy? Ty to zrób. Jesteś dostatecznie mądra, by negocjować z Alaronem. Masz doświadczenie w dyplomacji. Co do mnie, zawsze lepiej czułam się w obozie niż na dworze królewskim. Ale moglibyśmy pojechać razem. Ja? Pojechać do Ayloran? Beatrice! Zadziwiasz mnie. W klasztorze byłaś taka nadopiekuńcza. Więc zostaniesz tutaj? Ależ nie. Zorganizuję oddziały chłopskiej milicji. To bardziej pasuje do moich umiejętności. To zbyt niebezpieczne. Będę otoczona żołnierzami w samym sercu Imperium Gryfów. Sądzę, że będę bezpieczniejsza niż gdziekolwiek tak nalega, indziej. Żeby z nim pojechała. Jak sobie życzy moja królowa. A więc do dzieła. Znajdziesz mnie gdzieś pomiędzy tym miejscem a polem bitwy. Na wojnę! Na wojnę! Dobra, no to zaczynamy naszą przygodę. Tutaj mamy sobie cele. Zbierz 100 chłopów, 25 zbrojnych. Izabela musi przeżyć. Pierwsza misja to raczej taka misja samouczkowa. Dobrze, rozumiem, grałem kiedyś. Tutaj mamy napisane, że niebezpieczeństwo niskie. Chłop neutralny, znaczy, że nie należy do żadnej armii. O, już widzę, co będzie trzeba zrobić. Opcje, gra. Prędkość bitwy można tak, gracza też damy dalej szybko. Szybkie walki też mogę włączyć. Prędkość też bym dał na szybszą. Dobra, wróćmy do gry. No. Teraz jakkolwiek chodzi. Super. Dobrze, dziękuję ci gra za tyle podpowiedzi. Szkoda, że nie mogę... Chyba, że mogę. Dobra, 3 podpowiedzi na raz. Mogę wyłączyć. Pokaż samouczek, dobra. To lecimy. Dobra, zobaczmy co tam jest. Ale tylko złoto. No dobra. Oczywiście. Tutaj mamy też takie gospodarstwo. To gospodarstwo właśnie sprawia, że możemy sobie zatrudnić w nim chłopów. A tutaj mamy koszary. W koszarach możemy zbrojnych. To jest więcej chłopów. Zgódź się. Tędy, gdzie dojdziemy? O, drewno. Nie można. Mamy takie znaki. Te znaki po prostu pokazują mniej więcej jakiś kierunek, w którym powinniśmy iść. Wynoś się z naszych pól! Nie chcemy cię tutaj! A cóż to za niesubordynacja? Mówią, że wojna idzie źle, moja pani. Słyszeliśmy, że demony zabijają wszystkich na swojej drodze i pożerają martwych. Nie chcemy iść! Tchórze! Imperium Gryfów zwycięży! Cóż, w takim razie poradzi sobie bez nas. Zostajemy tutaj, a teraz wynoś się z naszej ziemi! Odważnie. Wypełnicie swoją powinność wobec króla, nawet jeśli będziecie musieli to robić w łańcuchach. Brać ich! Dobra, zaczynamy pierwszą bitwę. I tak, tutaj mamy pokazane na ile pól. Te szare pola tu pokazują nam, że w tych polach może przeciwnik w następnym turze do nas dojść. O właśnie, to jest zakres ruchu przeciwnika. A te to są zakres naszego ruchu. Tutaj musimy cofnąć wszystkimi, tak żeby one sobie podejść. I tutaj możemy też się ruszyć bohaterem, tu mamy księgę czarów, oczywiście żadnych jeszcze nie mamy, więc musimy zaatakować bohaterem. Tutaj nic z tym nie zrobimy. Tym możemy odejść. I tym kończymy. Okej, lecimy dalej. Wracamy się tutaj kolejni. zbrojni. Już mamy jeden cel zrealizowany. W wiatrakach dostajemy raz w tygodniu niewielką ilość jednego z zasobów i to jest losowy zasób. Tutaj mamy na górze ilość naszych zasobów. Tutaj mam szybką walkę włączoną. Ja nie chciałbym tracić żadnego wojska, więc ją poprawię. Wezmę wszystkie do tyłu. Chcemy po prostu wrogowi do nas podejść, ale będziemy powoli go wykańczać jakby. Tak sobie poczekamy. Nie chcę się śpieszyć. Ty czekasz. Ciebie zaatakujemy. Dobrze, i tymi chłopami na pewno będę musiał odejść. Ja bym sobie podszedł tutaj tymi. Dobra, i teraz bym się wziął za tych. Bym się cofnął tutaj. Tymi sobie poczekam chwilę. Tak, tymi przeatakuję w ten sposób. Tymi zaatakuję tak. Tak. Oj, to by było na tyle i nawet żadnych jednostek nie straciliśmy. Nie jest najgorzej. Tam mogę iść, a zobaczmy co tam jest. Ścigaj, zawsze to jakiś expik. Dobra, bierzemy, zgódź się, tam nie mogę przejść. Pójdziemy tutaj, zobaczymy. Super, przyłączyli się do nas. O, i tutaj mamy pierwsze starcie z jednostką z innego zamku. To jest akurat nekromancja. Dobra. To są drugopoziomowe jednostki, bo ogólnie jednostki możemy ulepszać. W tej części akurat tylko do drugiego poziomu, ale jeszcze w innej części jest do wyboru możliwość na alternatywnego ulepszenia, tak opowiem. On ma szansę, ale to bym uciekł od tego. Czyli tak. Poczekał. Zrobił tak. Dobra. Skończyliśmy go. I tutaj rozjaśniemy. Ciekniemy sobie dalej. Dobra, tutaj już by się przydało zaatakować. Tym poczekamy i tym dobijemy. W ten oto sposób też nie straciliśmy żadnej jednostki. O, i teraz mamy takie do wyboru z czterech rzeczy. Tutaj mamy talenty, a tutaj mamy zdolności. I te talenty to są rozwinięcie tych zdolności. Teraz zaraz odparę skillwilla. Mam takiego skinwheela, gdzie pokazuje mi, jak umiejętności ogarnąć. Chwilkę. Teraz wam pokażę. Pytanie, czy to zadziała. Chyba nie. A w tak zróbmy. Chyba, nie, chyba się nie uda tego pokazać. Dobra, ale i tak wybieram sobie tam po prostu jaki mam zamek i lecę po umiejętnościach. Na pewno to się nie pokazuje? Na pewno. A mogłoby. Nie powiem. To mi pokazuje też, że mam jakąś słabszą przepływowość. Spojrzałem. Ciekawe, czemu nie chcę przechwytywać tego skillwilla. Dobra, to po prostu zobaczę sobie, czego potrzebuję. W tym przypadku będzie to szczęście. W sensie te zdolności są rozwinięciem talentów. O, w ten sposób. Pomyliłem się. Dobra, i tutaj też widzę, że coś jest. Dobra, ale to dam. Dobra, to jest mdrzenne, okej. Ścigaj ich. Nie chcę nikogo tracić. Dobra, walka. Zacznijmy od tego od góry. I ten szczęście zwiększa nam jakby prawdopodobieństwo tego, że jakaś jednostka uderzy ze szczęściem. Dobra, spróbujmy w ten sposób. Myślę, że tutaj na pewno kogoś stracimy, chociaż... Poczekajmy, tym i tym. Atakuj. O, dobra, dostał morale, czyli na pewno stracimy. 8 aż. A jakby tak czytać? Ile tam komputer proponował? Nie wiem, zaraz sprawdzę. Komputer proponował 4. No dobra, niech już będzie tak 4. Niech stracę. Ścigaj. Okej, super. Tutaj mamy szczęście w czasie następnej bitwy dostajemy. Okej. Weźmy sobie sztylet tych zbrojnych. Tutaj zaatakujemy tych chłopów. Bądź się. Tych też. Są zrealizowane i tutaj mamy zombiaczków kolejnych. Dobra, jednego chłopa. Żadna strata. Tutaj bym wziął doświadczenie. I tutaj potrzebuję czego? Tutaj szczęście żołnierza by się przydało. Dobra, możemy też sobie obrócić w ten sposób kamerą. Skuć się na tych krzyżowców. I tutaj mamy też taką bramę, garnizon. O mój Boże, ale straty. Spróbujmy może zrobić z mniejszymi stratami. Zacząłbym od tego, żeby tych zbrojnych pokonać. No i na pewno największy problem stwarza w tym momencie. Tym zostanę. Staniemy tymi jednostkami. Okej, one są daleko. Wróćmy do góry. Dobra, i myślę, że to już czas, żeby zaatakować naszymi zbrojnymi kopami. Ale nie może nie krzyżowcami, tylko kopami. 6, 33, 35. Okej. Myślę, że ci będą największy problem stwarzali. Okej, udało się. Tutaj chłopi prawie pokonali. Dobra, i tutaj mamy pasek te szczury na dole. I to oznacza, jest kolejne, że jednostki będą atakować. Dobra, ja bym tych ruszył trochę. Dobra, teraz w ten sposób. I wykończyć już tych broni. Ten jeden chłop nam nic nie zrobi. Ci są teraz na największym zagrożeniem. Okej. Zaatakuj tych, bo nic się pewnie nie stanie. Ty wykończ tych. Ty wykończ tych. W ten sposób trafiliśmy praktycznie tylko chłopów. Jednego zbrojnego. Lepsze szczęście, czy atak by się przydał jednak? No atak bym wziął. Okej. I chyba by było na tyle z tej misji. Tyle oddziałów powinno wystarczyć, jak sądzę. Lecz nie mogę nimi dowodzić osobiście, zdezerterują. Wkrótce będę przy tobie. Hurra! Gryfy na wieki! Okej.